Przez ostatnie tygodnie żyliśmy życiem zastępczym, patrzyliśmy na to, co będzie działo się podczas piłkarskich mistrzostw Europy. Popołudniami, wieczorami zasiadaliśmy przed telewizorem, żeby śledzić rywalizację najlepszych reprezentacji na starym kontynencie, ale teraz powoli skupiamy się już na tym, co na naszym rodzimym podwórku, bo przecież trwają w najlepsze przygotowania do startu PKO BP Ekstraklasy. Od razu tam pressingiem atakują Lechici, jest przejęta piłka, pusta, teraz duńska bramka, próbował Pedro Tiba od razu kopnąć w stronę bramki opuszczonej przez młodego islandzkiego bramkarza Eliasa Olafsona. Teraz po raz kolejny już Lechici odzyskują piłkę, strzał João Amarala zza pola karnego, ta piłka nie wiem, może pół metra, może metr obok prawego słupka. Rok temu Midtjylland w fazie grupowej Ligi Mistrzów, pierwszy raz do tego etapu dotarli Duńczycy, natomiast w tym sezonie no, przebijają się przez kwalifikacje, też są w tej ścieżce niemistrzowskiej, ale uwaga, to o tym za moment, bo teraz Lechici ruszają. Już Isak wyłoży tę piłkę, Amaral! Była szansa na gola w 6 minucie, ale łapie piłkę Elias Olafsson. To 11 miejsce w PKO BP Ekstraklasie, to nikt zadowolony nie może być. No teraz Bednarek źle zagrał w stronę Bartosza Salamona i już odpowiadają rywale, już oni są w polu karnym. Uwaga, teraz szansa, zablokował tam Jesper Karström swojego przeciwnika. Przejmą piłkę zawodnicy duńscy, ale przejęli tylko na chwilę. Lech już ucieka, Lech już w polu karnym. Isak był przed bramką i mógł teraz zrewanżować mu się przy tym podaniu z prawej strony boiska João Amaral. Piłka już w narożniku ustawiona. Krótko zagrali piłkarze Kolejorza. Wycofana teraz piłka przed pole karne. Dośrodkowanie Pereiry wyskakiwał tam ustawiony za plecami obrońców Antonio Milic. Zagrali piłkę Duńczycy i teraz dośrodkowanie w pole karne. Uwaga, trzeba tam wybić tę piłkę. Ostatecznie nie udaje się wybić, a Świadczenko miał szansę gdzieś wpakować ją do siatki. Większość kibiców pamięta kapitalnego gola Wołodymyra Kostewicza, który strzelił z ponad 30 metrów i pokonał duńskiego bramkarza, ale o tym za moment. Atakują Duńczycy, płaski strzał teraz dobrze przez Lechitów zablokowany. Teraz strata poznańskiego piłkarza, uwaga Duńczycy, no i ratuje teraz skórę Jespera Karlstrema Jakub Kamiński. Będzie znów dłuższe zagranie tego piłkarza, przeskoczy piłka obrońców drużyny duńskiej, a więc dobre to zagranie Salamona. Kamiński może teraz uciec wzdłuż linii końcowej, Kamiński już jest w polu karnym, przewraca się, rzut karny dla Kolejorza. Arbiter zdecydował, że faulował tam piłkarz duńskiego zespołu. Zobaczymy to za chwilę w powtórce. Na pewno przed zawodnika duńskiego Dalsgaarda wypuszcza sobie piłkę Kamiński. Przewraca się. Wczoraj oglądaliśmy rzuty karne w półfinale Mistrzostw Europy. Oglądamy rzut karny teraz i oglądamy gola dla Lecha. Na koniec tego drugiego kwadransa tej rywalizacji Kolejorz obejmuje prowadzenie. Ten nabieg torpa taki, że właściwie zdaje się, że on szykuje się od razu do próby. Tak jest, taka spadająca piłka, ale ona spadła już za poprzeczką poznańskiej bramki. Świetnie Antonio Milic teraz czytał grę na wyprzedzenie rywala. Odwrócony tyłem do bramki był przeciwnik. Natychmiast z tego Milic skorzystał. Piłka poza polem karnym. Tiba może zagrać teraz szeroko do Isaka. Isak tutaj pojawił się poza polem karnym rywala, aż tam z siatką Ramirez do Amarala. Jest w polu karnym. Szansa dla Lechitów. No i strzał niecelny w 42 minucie. João Amarala. Natomiast ze stałych fragmentów gry potrafią zagrozić poznańskiej bramce i teraz po dośrodkowaniu Świadczenko po raz kolejny strzelał na poznańską bramkę. Dłuższe zagranie na lewą stronę boiska, ale świetnie, że Joel Pereira zgarnął teraz piłkę sprzed nosa przeciwnika po tym naprawdę kapitalnym przerzucie. Za chwilę już piłka będzie w poznańskim polu karnym. Strzał zawodnika duńskiego. Akcja tymczasem piłkarzy poznańskich. Dani Ramirez na prawej stronie boiska. Ramirez przerzuca teraz ciężar gry na drugą stronę boiska. Skóraś już jest w polu karnym. Skóraś za moment może oddać płaski strzał. Chcielibyśmy, żeby tutaj Lech strzelał kolejne gole w tym dzisiejszym meczu przy bułgarskiej. Uwaga, teraz Lechici, strzał z dystansu, boczna siatka, tylko po próbie Michała Skórasia. Ofensywne wypady Kuby Kamińskiego kapitalne, ale też wykonuje bardzo dobrze swoją pracę w defensywie Kamyk dzisiaj. Za to też należy go pochwalić, a teraz uwaga, odbija piłkę
Miki van der Hart, Ramirez za plecy obrońców do Skurasia. Skuraś w pole karne, ten przepuszcza piłkę. Jesper Karlström, strzał prawą nogą, ale strzał bardzo niecelny. Dośrodkowanie, Swiatczenko. Uwaga i gol wyrównujący dla drużyny duńskiej w 61. minucie rywalizacji po tym stałym fragmencie gry. Teraz stracą także na środku boiska. Już rozpędzają się piłkarze Midtjylland. Już są w polu karnym. Płaski strzał, ale ta piłka obok słupka poznańskiej bramki. A teraz uwaga, ucieknie teraz zawodnik kolejorza obronie rywali. Będzie szansa w polu karnym. Sobiech został w ostatniej chwili uprzedzony, a jeszcze do tego wszystkiego faulował rywala. Zabiera się z tą akcją Filip Borowski, on za moment ma szansę na dośrodkowanie. Borowski, zamieszanie tam przed bramką, zabrakło wykończenia ze strony piłkarzy kolejorza. Borowski na drugą stronę boiska, uwaga, teraz jest przy linii końcowej Lechici. Marchwiński został zablokowany i będzie rzut rożny. Dośrodkowanie, uwaga, pusta bramka i nie jest piłka wpakowana do tej siatki. Skrzypczak, Johansson, Sobiech, Milić w polu karnym. Widzimy tych piłkarzy. Karlo Muchar jest tam również. Za polem karnym ustawiony Dani Ramirez. Czy ktoś tutaj odda strzał na bramkę? Uwaga, przed bramką i co? I gol! 74. minuta. Lechici cieszą się z gola, prowadzą z drużyną Midtjylland 2-1. Z Lechitów jako ostatni tę piłkę, wydaje się, dotknął Karlo Muchar. Uwaga, teraz Lechici w polu karnym, ależ tam chciał efektownie zagrać w obrębie szesnastki Aaron Johansson. Niemal wszyscy partnerzy w polu karnym, tylko jeden z Lechitów asekuruje. Dośrodkowanie, strzał głową, uwaga, szansa, gol! Filip Marchwiński, nie było tam spalonego i Lech podwyższa w tym meczu na 3-1. Duńczycy jeszcze podrażnieni, jeszcze przy tym wyniku 1-3 chcą stworzyć zagrożenie pod poznańską bramką. Tak jak mówiłem, sporo zmian w jednej i drugiej drużynie, właściwie już te wyjściowe jedenastki wymienione. Dośrodkowania właściwie, taka próba płaskiego wstrzelenia. Są Duńczycy z Midtjylland, wślizg poznańskich piłkarzy, strzał z dystansu, ale strzał niecelny. Jeszcze na pewno to sobie spokojnie zobaczymy, a teraz gol dla zespołu duńskiego po dośrodkowaniu z prawej strony boiska. Strącenie piłki głową i gol dla Duńczyków na 3-2. Przedłużą tam to zagranie Lechici, Sobiech nie przedłużył, końcowy gwizdek arbitra, koniec meczu przy bułgarskiej. Lech Poznań wygrywa z FC Midtjylland w trzecim meczu sparingowym podczas przygotowań do sezonu 2021-2022, 3-2.